Przez dziesięciolecia wmawiano Polakom, że we wrześniu 1939 roku nie mieliśmy żadnych szans w starciu z Wehrmachtem, gdyż polscy żołnierze byli źle uzbrojeni. Któż nie pamięta opowieści z lekcji historii w szkołach, gdy przedstawiano nam wizje uzbrojonych po zęby żołnierzy hitlerowskich, przeciwko którym stanęły wprawdzie dzielnie się bijący, ale pozbawieni nowoczesnego uzbrojenia żołnierzy Wojska Polskiego. Taka argumentacja była wygodna dla komunistycznych władz PRL, które w ten sposób mogły oskarżać sanacyjne władze o katastrofalne zaniedbania i złe przygotowanie wojska do wojny. Były też wygodnym tłumaczeniem dla polskiego społeczeństwa, bo były doskonałą wymówką, dlaczego tej wojny nie można było wygrać. Do powszechnej świadomości trafiały obrazki przedstawiające na przykład ufundowany dzięki składkom i ofiarności lokalnych społeczności pojedynczy ciężki karabin maszynowy czy działo przeciwlotnicze. W zestawieniu z materiałami filmowymi przedstawiającymi doskonały i nowiutki sprzęt niemiecki robiło to fatalne wrażenie. Tymczasem prawda jest mniej wygodna, bo okazuje się, że Wojsko Polskie w przededniu wybuchu wojny zgromadziło ogromne zapasy broni. Niestety, sprzęt ten nie trafił we właściwym czasie w ręce polskich żołnierzy. Co gorsza, część z tych gigantycznych zapasów nie została w porę zniszczona i trafiła w ręce wroga. Z pewnością polskie magazyny wojskowe zostałyby bardziej uszczuplone, gdyby przebieg mobilizacji był inny. Polski plan wojny przewidywał trzy etapy mobilizacji – wzmocnieniowej, alarmowej i powszechnej. Trzeba przyznać, że stan podwyższonej gotowości naszych sił zbrojnych wprowadzono we właściwym czasie, bo już w marcu 1939 roku. Niestety mobilizacja alarmowa uruchomiona została zbyt późno, bo dopiero 23 sierpnia 1939 roku. Do wybuchu wojny pozostawało już zaledwie 8 dni. Wielkim błędem i katastrofalnym zaniedbaniem było z kolei opóźnienie mobilizacji powszechnej. Trzeba oddać sprawiedliwość władzom sanacyjnym, że to naciskom zachodnich aliantów zawdzięczaliśmy opóźnienie terminu ogłoszenia jawnej powszechnej mobilizacji o jedną dobę. Mobilizację tę ogłoszono w dniu 31 sierpnia 1939 roku o godzinie 11. Jeden dzień to wydaje się niewiele, tymczasem w dużej mierze skutkowało to późniejszą narodową katastrofą. Stało się tak, gdyż mowa o działaniu na ogromną skalę. To jedna doba sprawiła, że została opóźniona mobilizacja czterech dywizji piechoty – 3., 5., 11. i 24. oraz pięciu dywizji rezerwowych – 35., 38., 39., 44. i 45. Skutkiem tej decyzji doszło do poważnego opóźnienia transportu kolejowego kilku dywizji. Żołnierze z 19. i 29. dywizji piechoty musieli odbyć bardzo długie marsze do miejsc koncentracji. Współczuć można również żołnierzom z 3., 12. i 26. Dywizji Piechoty, które były zmuszone maszerować nieprzerwanie ponad 90 km. Oznaczało to kilka dni forsownego wysiłku dla piechurów. Kolejny przykład to odwodowe siły, które miały miejsce koncentracji w rejonie Kutna. Zamiast 8 dywizji piechoty i jednej brygady zmotoryzowanej na miejsce dotarły tylko 3 dywizje piechoty, jedna brygada kawalerii i 9 batalionów piechoty. Według pierwotnego planu wojennego w wyniku trzech etapów mobilizacji miano postawić na nogi i zgromadzić 52 wielkie jednostki. W sumie udało się zmobilizować na początku wojny czynnych 30 dywizji piechoty, czyli czasu pokoju, numeracja od 1 do 30, oraz 9 dywizji rezerwowych, numeracja od 33 do 60. Do tego brygady kawalerii i jednostki artylerii. W sumie 900 tysięcy żołnierzy. To znacznie mniej niż planowanych 1,3 miliona. Nie trzeba mówić, że przy znacznej dysproporcji sił w potencjale polskim i niemieckim każda dodatkowa polska jednostka bojowa stanowiła szczególną wartość. Organizacja zaopatrzenia Wojska Polskiego w okresie II Rzeczpospolitej była dobrze przemyślana. Na terenie kraju znajdowały się cztery główne składnice uzbrojenia. Główna składnica uzbrojenia numer 1 znajdowała się w Warszawie, na terenie Cytadeli oraz fortów Bema. Ta potężna jednostka logistyczna posiadała dwie filie w podwarszawskich Parmirach i w Zegrzu. Były to nowoczesne kompleksy wojskowe wybudowane pod koniec lat 20. XX wieku. Równie ważna, a może jeszcze ważniejsza, była główna składnica wojskowa numer 2 w Stawach koło Dęblina. Potężne magazyny zostały wybudowane w pobliżu węzła kolejowego i lotniska. W roku 1927 oddano do użytku około 30 magazynów oraz specjalnych ramp kolejowych do rozładowywania i załadowywania wagonów. W tym czasie, w trakcie budowy, było jeszcze 180 magazynów wkopanych głęboko w ziemię, pokrytych tylko potężnym żelbetowym dachem.
Skala inwestycji była ogromna. Wybudowano oddzielne place z bocznicami, z magazynami na amunicję karabinową, oddzielne na bomby lotnicze i granioty, oddzielne na granaty ręczne, oddzielne na proch i trotyl i inne materiały wybuchowe. Wreszcie oddzielne na haubice przeciwpancerne czy działa przeciwlotnicze. Na olbrzymim terenie składnicy położono łącznie około 40 km torów kolejowych, drugie tyle dróg samochodowych. W kolejnych latach w stawach zbudowano gigantyczne zbiorniki na benzynę lotniczą, a także surowce. Składowano tu potężne ilości stali, drewna, mosiądzu i ołowiu, łusek, pocisków do produkcji amunicji. Rozkaz budowy składnicy w stawach wydał jeszcze w 1921 roku ówczesny minister spraw wojskowych generał Kazimierz Sosnkowski. Zakończenie zasadniczych prac uświetniło uroczystości 22 czerwca 1928 roku. Wtedy to na terenie jednostki wzniesiono okolicznościowy pomnik przypominający duży pocisk armatni. Stawy miały świetną, strategiczną lokalizację. Położone tuż obok potężnego węzła kolejowego, jednostka zapewniona miała doskonałą komunikację ze wszystkimi rejonami kraju. Dodatkowym atutem było centralne położenie i bezpośrednie sąsiedztwo przemysłowego i zbrojeniowego serca kraju. Centralnego okręgu przemysłowego. Nic dziwnego, że składnica numer 2 w Stawach była największa i traktowana była jako najgłówniejsza. Oprócz tych dwóch kompleksów wojskowo-materiałowych, każdy z 11 okręgów korpusów miał swoją własną składnicę. Były to składnica numer 1 w Pomiechówku, numer 2 w Lublinie, numer 3 w Grodnie z filią w Lidzie, numer 5 w Krakowie z filią w Kłaju, numer 6 w Hołosku koło Lwowa, numer 7 w Poznaniu, numer 8 w Toruniu, numer 9 w Brześciu Litewskim, numer 10 w Przemyślu z filią w Rudniku, numer 11 w Czerkasach koło Kowla i do tego składnica uzbrojenia Okręgu Warownego Wilno. Tuż przed wybuchem wojny w centralnej składnicy uzbrojenia w Stawach zgromadzono olbrzymie ilości amunicji karabinowej i artyleryjskiej. Dodatkowo zabezpieczono tam pokaźne ilości trotylu i innych materiałów wybuchowych. Ziemne schrony wypełnione po brzegi były granatami i pociskami do haubic czy dział przeciwlotniczych. Zgromadzono łącznie ponad 600 wagonów surowców, mosiądzu i ołowiu, łusek, pocisków do produkcji amunicji. W gigantycznych, szczelnych metalowych zbiornikach pokrytych solidną warstwą żelbetonu i przysypanych ziemią na tzw. benzynówce niedaleko bramy prowadzącej z twierdzy Dęblin na lotnisko zmagazynowano ponad 2 miliony litrów benzyny lotniczej. Taka ilość paliwa wystarczyłaby na potrzeby lotnictwa nawet na kilka lat przedłużającej się wojny. Tylko pobieżne zapoznanie się z listą zmagazynowanej tu broni sprawia, że na wysiłek obronny II Rzeczpospolitej musimy patrzeć z wielkim szacunkiem. W roku 1939 znaleźć tu można było setki tysięcy karabinów maszynowych rodzimej produkcji, ale także tych zakupionych we Francji. Magazyny wypełniały świetne polskie ciężkie karabiny maszynowe WZ-30, które doskonale sprawdziły się na polach bitew w Hiszpanii. Były tu znakomite ręczne karabiny maszynowe Browning WZ-28. Lekkie karabiny maszynowe produkcji niemieckiej, znaleźć tu można było również około 500 niezawodnych polskich pistoletów WIS, kilkaset armat, haubice, moździerze. Tej broni i amunicji zabrakło we wrześniu 1939 roku na polach bitew kampanii wrześniowej. Zabrakło wielu batalionom obrony narodowej i niektórym jednostkom rezerwowym. Na przykład w dniu 3 września, więc zaraz na początku walk, dołączył do Armii Kraków 204 rezerwowy pułk piechoty. Jego uzbrojenie było niekompletne. Brakowało karabinów, RKM-ów, CKM-ów i działu przeciwpancernych. Broni zabrakło też ochotnikom w całym kraju. Na Śląsku uformowały się bataliony i kompanie Związku Powstańców Śląskich i Związku Strzeleckiego. W sumie 22 bataliony i kompanie. Sytuacja była dramatyczna. Powołani do wojska rezerwiści nie otrzymali choćby broni strzeleckiej nawet przez 2 tygodnie. Z kolei w pierwszej bitwie pod Tomaszowem z powodu braku amunicji nie strzelała połowa naszych dział. Brak możliwości przebicia się przez niemieckie siły pod Tomaszowem przez polskie armie spowodowała kapitulację potężnych związków taktycznych Wojska Polskiego, które miały za zadanie przebić się do Rumunii i wzmocnić formowaną armię polską na emigracji. Błędy, pośpiech i zaniedbania, które towarzyszyły mobilizacji przed rozpętaniem się wojny we wrześniu 1939 roku, sprawiły, że znaczna część polskich jednostek nie dotarła do punktów zbornych przewidzianych w rozkazach mobilizacyjnych. Wiele oddziałów nie otrzymało na czas ekwipunku i po prostu uzbrojenia.
I choć magazyny, takie jak ten w Stawach, pękały w szwach, żołnierze przemierzali dziesiątki kilometrów forsownymi marszami, nie mogąc doczekać się przewidzianych środków uzbrojenia czy też transportu. Po kilku dniach walk granicznych Wehrmacht niemal na wszystkich odcinkach frontu przełamał opór polskich żołnierzy i pancerne zagony wojsk niemieckich zaczęły szybko wdzierać się do serca kraju. Tymczasem aż do 6 września na terenie bazy w Stawach panował spokój i cisza. Nikt nie podjął wysiłku, by ekspediować potężne zapasy na linię frontu. Dopiero tego dnia zaczęto rozładowywać olbrzymie zapasy amunicji, broni i sprzętu. Wydano je dla Armii Warszawa generała Juliusza Rumla, dla broniącej się stolicy. 7 września z kolei wysłano ze Stawów autobusy z amunicją przeciwpancerną dla oddziałów Armii Prusy, walczącej nad Pilicą. Jednak kroki te podjęto przynajmniej o kilka dni za późno. Od 9 do 13 września wysyłano też transporty z bronią do ośrodka zapasowego kawalerii w Garwolinie, ośrodka zapasowego w Złoczewie, dla Wojsk Obrony Polesia, czy też dla grupy Włodzimierz organizującej obronę przepraw na Bugu. Wysłano też zapasy do ośrodka zapasowego 15 Dywizji Piechoty w Sandomierzu i do ośrodka zapasowego saperów nr 2 w Puławach. Były to z reguły transporty zawierające kilka tysięcy karabinów, kilkadziesiąt RKM-ów i CKM-ów, czasem kilka moździerzy czy haubic. Amunicje i uzbrojenie wydawano również jednostkom przechodzącym przez Dęblin. Przykładem tego jest choćby 3 Dywizjon 51 Pułku Artylerii Lekkiej, który 13 września pobrał 6 armiat polowych i kilka jednostek ognia. Biorąc pod uwagę skalę konfliktu, były to ilości śmieszne. Niestety, już wkrótce sytuacja zaczęła robić się groźna. W kolejnych dniach wojska III Rzeszy zbliżały się do Dęblina. Biorąc pod uwagę wielkie niebezpieczeństwo przechwycenia zapasów przez Niemców, naczelny wódz, marszałek Edward Rydz Śmigły, wydał rozkaz wysadzenia składów amunicji w Stawach. Generał Tadeusz Piskor otrzymał go dopiero 14 września, nad ranem. Był to jednak rozkaz niewykonalny. Wysadzenie składów spowodowałoby bowiem zniszczenie całej okolicy. W promieniu wielu kilometrów zginęłyby setki osób spośród okolicznych mieszkańców. Tymczasem na rozbieranie amunicji nie było już po prostu czasu, ani nie było też ludzi. Chcąc choć w części wykonać rozkaz naczelnego wodza, 14 września usiłowano w pośpiechu zniszczyć karabiny, aby te nie dostały się w ręce Niemców. Nie do końca się to udało, choćby z tej racji, że w tak krótkim czasie niemożliwe było zlikwidowanie takiej ich liczby. Ostatecznie zniszczono. Karabinów polskich sztuk 100 tysięcy. Karabinów niemieckich sztuk 17 tysięcy. Karabinów francuskich sztuk 80 tysięcy. Pistoletów WIS sztuk 500. CKM polskich wzór 30 sztuk 1500. RKM polskich wzór 28 sztuk 3000. LKM niemieckich sztuk 2600. Armat przeciwpancernych kaliber 75 mm, francuskich, rosyjskich sztuk 150. Haubic 100 mm polskich sztuk 80. Haubic 155 mm francuskich sztuk 45. Moździerzy 220 mm czeskich sztuk 6. Paliwa lotniczego 2 miliony litrów. Wagonów amunicji kilkadziesiąt. Zniszczono poza tym zapas metali do produkcji broni i amunicji oraz benzynę w wagonach cysternach. Wywieziono 145 wagonów broni i amunicji. Wysadzono kilka magazynów z bombami lotniczymi i pociskami artyleryjskimi. Był to bardzo smutny akt desperacji. Warto zestawić ten akt gigantycznej akcji zniszczenia własnej broni z obrazem na przykład polskich lotników, którzy rozpaczliwie w tym czasie usiłowali zdobywać paliwo lotnicze, organizując zbiórki po lokalnych dworach czy magazynach cywilnych. 100 tysięcy polskich znakomitych karabinów, kilka tysięcy CKM-ów, RKM-ów mogło zaważyć o losach kampanii wrześniowych. Niestety zostały one zniszczone własnymi rękami polskich żołnierzy lub co gorsza wpadły w ręce wroga. Co było przyczyną? Z pewnością chaos i zamieszanie w pierwszych godzinach dni mobilizacji. Drugi powód to niezwykła mania tajemnicy wojskowej, która panowała wtedy na wszystkich szczeblach dowodzenia. Efekt był taki, że nikt nawet nie wiedział dokładnie, czym dysponują składnice uzbrojenia. Trzecia sprawa to sposób, w jaki składowano uzbrojenie. Zamiast wysyłać sprzęt skompletowany
i gotowy do akcji bitewnej, transportowano go bez ładu i składu. W składnicy materiał magazynowany był nie pełnymi kompletami bojowymi, zestawami oddziałowymi, lecz poszczególnymi przedmiotami. Otrzymywano więc na przykład KB bez pasów, bagnety bez żabek, CKM bez wózków, same wózki do CKM, działa i jaszcze działowe bez uprzęży. Jak powszechnie wiadomo, ostatnią znaczącą bitwą kampanii wrześniowej była bitwa pod Kockiem, stoczona z Niemcami przez samodzielną grupę operacyjną po lesie generała Franciszka Kleberga. Generał Kleberg początkowo miał za zadanie bronić polskich pozycji na linii Brześć-Pińsk, tak aby zapobiegać oskrzydleniu sił polskich od wschodu. Po wejściu w polskie granice armii sowieckiej postanowił ewakuować podległe mu siły zbrojne do Rumunii. Gdy jednak drogę odwrotu zagrodzili mu czerwonoarmiści, postanowił ruszyć na zachód, na odciecz broniącej się Warszawy. Gdy jednak 28 września polska stolica skapitulowała, dowództwo grupy po lesie stanęło przed pytaniem – co dalej? W tej sytuacji generał Kleberg podjął decyzję, która dla wielu mogła być zaskoczeniem, jednak miała pewien sens operacyjny. Dowódca wydał rozkaz wymarszu w kierunku na Dęblin. Celem była centralna składnica uzbrojenia numer 2. Dla pozbawionych zapasów i uzupełnień oddziałów Wojska Polskiego mogło to oznaczać możliwość przedłużenia oporu przez regularne oddziały polskie. Polscy żołnierze nie mieli pojęcia, że w owym czasie zapasy składnicy były już zniszczone lub dostały się w ręce wroga. Ostatecznie jednak do Dęblina wojska generała Kleberga nie dotarły. W dniu 5 października polski dowódca podpisał akt kapitulacji. W ostatnim rozkazie do swych żołnierzy czytamy m.in. Wykazaliście hart i odwagę w czasie zwątpień i dochowaliście wierności ojczyźnie do końca. Dziś jesteśmy otoczeni, a amunicja i żywność są na wyczerpaniu. Dalsza walka nie rokuje nadziei, tylko rozleje krew żołnierską, która jeszcze przydać się może. Przywilejem dowódcy jest brać odpowiedzialność na siebie. Dziś biorę ją w tej najcięższej chwili, każąc zaprzestać dalszej bezcelowej walki, by nie przelewać krwi żołnierskiej nadaremnie. Dziękuję wam za wasze męstwo i waszą karność. Wiem, że staniecie, gdy będzie trzeba. Jeszcze Polska nie zginęła i nie zginie. We wrześniu 1939 roku polskie oddziały niemal wszędzie kapitulowały. Przyczyną zwykle nie było rozbicie tych wojsk, lecz wyczerpanie, brak broni czy amunicji. Brak jakiejkolwiek nadziei na uzupełnienie zapasów. Jak wyglądałby przebieg walk kampanii, gdyby zapasy zgromadzone w potężnej składnicy w stawach i w innych wojskowych arsenałach trafiły na czas do polskich żołnierzy? Błędy dowodzenia, bałagan i źle pojęte traktowanie tajemnicy wojskowej sprawiło, że we wrześniu 1939 roku Wojsko Polskie nie wykorzystało w pełni swego potencjału. Kto wie, jak potoczyłyby się losy wojny, gdyby polscy żołnierze otrzymali na czas broń, której było pod dostatkiem w magazynach wojskowych. Czy Józef Stalin wtedy podjąłby decyzję o zaatakowaniu Polski ze wschodu? Odpowiedzi na to pytanie nie poznamy nigdy. Ja nazywam się Marek Skalski. Dziękuję za uwagę. Proszę o subskrybowanie kanału z Historią na Ty i zapraszam na kolejny odcinek, gdzie zdradzę tajemnicę sukcesów polskich husarii i opowiem, dlaczego przez ponad 100 lat była to najlepsza armia świata.